Hejka kochani, witam was w dzisiejszym odcinku. I dzisiejszy odcinek zaczynamy od robienia kawy dla mnie i kawy dla mojej przyjaciółki. Właśnie wciągnęłam z lodówki, także jest świeżuteńka z ekspresu, bo będzie to mrożona kawa. Zacznę od dodania mleczka, wiadomo, bo z mleczkiem jest kawka na pewno dużo lepsza. Oczywiście wiadomo, że jeżeli to ma być kawa mrożona, to na pewno z kostkami lodu. Mam takie bardzo fajne foremki w kształcie kwiatuszków i właśnie do tego ich użyję. Każda z nas dostanie po 6 kostek. No i tak prezentują się gotowe kawy. Teraz wystarczy wymieszać, żeby mleko jednak było dobrze wymieszane z kawą i wystarczy wypić. Dzisiaj zaplanowałam taki outfitik dla Amelki. Jest to taki zwyczajny bodziaczek, biały, taki przewiewny, z takimi moszulkami tutaj i z takim małym kołnierzykiem i wzorkami. Jest on chyba na rozmiar 62, 68 nawet, więc troszeczkę większy. Do tego takie spodenki, też właśnie bardzo przewiewne, bo dzisiaj jest cieplutko, więc myślę, że coś bardziej przewiewnego właśnie należałoby założyć. I taka pieluszka tytrowa, żeby ewentualnie ją okryć, bo wybieramy się na spacerek, więc no wiadomo, lepiej coś mieć niż tego nie mieć. No więc kochani, zaczynamy od przebrania Amelki oczywiście. Ma tutaj outfit z jeszcze chyba poprzedniego wideo. Nie jestem pewna, ale być może tak właśnie jest. Więc no, po prostu sobie ją przebierzemy. Niestety pogoda nie wygląda najlepiej i no, moja apka do pogody mówi, że będzie padać, więc troszeczkę sobie poczekamy z tym spacerkiem, może do wieczora to przejdzie, może się poprawi, zobaczymy. Niestety tak jak się okazało, pada deszcz, więc idziemy sobie tylko dwójkę na spacer do sklepu. Kochani, wychodzimy na spacerek, bo się troszeczkę rozjaśniło. Amelka siedzi sobie w łóżeczku, a moja koleżanka powodzi. Idziemy na spacerek. Pogoda jest naprawdę bardzo ładna, więc prawdopodobnie ściągnę Amelce ten oto kubraczek i po prostu ją przykryję delikatnie tą pieluszką. Ale to dopiero za chwileczkę, jak się zatrzymamy, żeby nie robić tego zbyt wcześnie. Bo jeszcze tutaj jakieś robaki mogą ją pogryźć, nie pogryźć. Nie wiadomo, co tu siedzi w uszu. No, więc sobie idziemy spokojnie. Jej maskotka. No. Po drodze spotkałyśmy takiego oto kolegę.
który sobie szuka jakiejś kubki i pewnie będzie ją toaczyć. Na razie kawałeczek pojedziemy z takim oto cudeńkiem na górze ze względu na takie jakieś muszki, inne robaki, co tutaj latają. No i nie chcę, żeby one mi tu do wózka wchodziły, więc... A tak wygląda okolica, w której się właśnie znajdujemy. Tam jest takie jeziorko i z tego co wiem, tam jest też taka mała jakby plaża, ale no nie nazwałam tego plażą. Zobaczymy. No i w zasadzie tak się prezentuje taki jakby mały staw, jeziorko. W każdym razie zbiornik wodny w mojej okolicy. No i tutaj Emelcia oczywiście sobie chilluje, zaraz jej tą kurteczkę zdejmę. No i będziemy ruszać w dalszą drogę. No i oczywiście jakiś nieproszony gość się tutaj pojawił, więc szybko go usuwamy. No i Emelcia sobie może teraz bezpiecznie leżeć. Powiem wam, że bardzo tu jest fajnie, szczególnie w taki ładny, słoneczny dzień, tylko no troszeczkę dużo owadów, więc trzeba jednak jakoś chronić Amelcie. Po obu stronach właśnie tej ścieżki są takie zbiorniki, no i chyba tutaj są właśnie takie zbiorniki, żeby właśnie bardziej łowić ryby. Coś takiego, bo jednak jest dość dużo wędkarzy tutaj. O, widzicie? Już powolutku wracamy sobie właśnie do domu, ale no jest okropnie gorąco, więc raczej będzie to wyjątkowo powoli. Już jesteśmy na drodze do domku i kawałeczek i zaraz będziemy gotować obiadek. Już jesteśmy w domku z Emelką, więc ja szybciutko przygotowałam mleczko. Wystarczy jeszcze troszeczkę poczekać, żeby się troszkę ostudziło. I w międzyczasie przygotuję obiad dla mnie i dla mojej przyjaciółki. No, my coś jemy, coś bardziej poważnego, nie mleczko, wiadomo. Zresztą sami zobaczycie. Oczywiście przy okazji wystąpiła pora karmienia mojego ukochanego maluszka, więc on zaraz zostanie jedzonką, tak? Tak. I wszyscy będą zadowoleni. No, to on już wcina. No więc tak oto wygląda nasz dzisiejszy obiadek. Życzę wszystkim smacznego, jeżeli właśnie też coś jedzie. No i my się sobie zabieramy do jedzenia. Jak widzieliście, przez jakiś czas oglądaliśmy Harry'ego Pottera, ale przyszła nas ochota na mały co nieco, więc sobie zjemy trochę lodów. Zdecydowałyśmy się jeszcze na upieczenie babeczek, więc zobaczymy się, jak już będą gotowe. Tak się prezentują nasze babeczki przed upieczeniem. Mam dość duże nadzieje wobec tych tutaj dwóch, takie spiralne wzorki. Zobaczymy. Tak, kochani, prezentują się babeczki. Już troszeczkę zjadłyśmy ich, no ale w każdym razie są bardzo dobre. No, więc zaczęłam tego vloga przez przyrządzenie kawy i pożegnam się z wami przez przyrządzenie babeczek.
do następnego odcineczka, kochani. Pa, pa!